pytanie standardowe na początek, czyli jak długo powstawała książka i czy były jakieś problemy przy zbieraniu informacji? Książka powstawała 4 lata i no, oczywiście tam było wiele takich kilkutygodniowych okresów zastoju, kiedy się nic nie działo, bo było coś innego do zrobienia, albo dom, albo praca. Jeśli chodzi o problemy, to głównie problemy z dotarciem do ludzi, którzy od dawna nie robią gier, a dawno, dawno temu, 25-30 lat temu, zrobili jedną grę i był problem, żeby ich odnaleźć, bo jeśli oni byli gdzieś tam w napisach w tej grze, w kredytach się pojawiło ich nazwisko, no to oczywiście próbowałem ich odnaleźć, natomiast jeśli to było nazwisko typu Kowalski, to wiedziałem, że to się nigdy nie uda, a jeśli to było mniej popularne nazwisko, no to zaczynała się próba googlowania i szukania na jakichś serwisach typu GoldenEye, albo LinkedIn, albo Nasza Klasa, albo Facebook. I to było sporo pracy. To była taka ciekawa, taka nawet trochę detektywistyczna robota, więc mi się podobała. Natomiast później przekonanie tych osób, że mam ochotę, bardzo chciałbym się dowiedzieć, jak oni to pamiętają, jak to wspominają, no to był niekiedy problem, ale tak przyjemne. Właśnie, bo wspomniałeś o osobach, które kiedyś zrobiły jedną grę i potem słuch o nich zaginął, jeżeli chodzi o tworzenie gier komputerowych. Powiedz, jeżeli dotarłeś do takich osób, to czy one chętnie z tobą rozmawiały i czy cieszyły się z tego, że ktoś ma taką inicjatywę? Niektórzy byli bardzo zdziwieni, z reguły mile zaskoczeni, więc chętnie pomagali, bo dla nich to też była okazja, aby pamięcią wrócić do tych starych dziejów, o których oni pewnie nawet nie pamiętają, bo zajmują się dzisiaj czymś innym. I tak większość z nich, nawet jeśli gier nie robi, to gdzieś z komputerami mają związek, albo pracują jako informatycy, albo zajmują się nowymi technologiami. Kilku jakby w ogóle nie chce do tego wracać, być może traktują to jako trochę wstydliwy okres, o którym już nie warto mówić, bo zajmują się dzisiaj czymś poważnym, pracują w bankach na przykład, no to tak głupio nagle to o jakichś gierkach opowiadać, tak mi się wydaje, że tak można to tłumaczyć. Większość mimo wszystko jednak odpowiedziała pozytywnie i udało mi się informacje od nich jakieś zdobyć. A czy zaskoczyło cię jakby pozytywny odbiór książki, bo jednak ostatnio mamy taki trochę hype na historię polskich gier i czy ta książka powstała na fali tego hype'u, czy ona jakby jest jednym z powodów tego hype'u? O to trudno mi powiedzieć, bo jak ją zaczynałem pisać, to tego hype'u w ogóle nie było. Potem gdzieś ta moda na retro tak powoli się rodziła i wydaje mi się, że w dobrym momencie się ukazała. I też trochę przypadkowo zrobiło się tak, że książka pojawiła się na rynku miesiąc przed premierą Wiedźmina 3, a jako że książka ma w tytule Wiedźmina, bo nazywa się nie tylko Wiedźmin, no to nie ukrywam, że trochę mi to pomogło. Chociaż wyszło to trochę przypadkiem, bo premierę gry planowano na pół roku wcześniej, wtedy ta książka by się okazała pół roku po grze, natomiast no, wyszło jak wyszło, więc trudno mi na to narzekać. I tak, no, zrobił się taki mały boom na polskie gry i na polski rynek, w ogóle na retro gry. Co mnie osobiście bardzo cieszy, bo warto pamiętać o historii i warto ją jakoś upamiętnić w jakiś sposób. A czy planujesz kontynuację książki w jakikolwiek sposób? Nie mówię nawet o historii jakby nowoczesnej, współczesnej, ale po prostu w jakiś inny sposób po prostu wydać jakąś książkę wciąż związaną z polskimi grami. Tak. Trudno mówić o kontynuacji, ale myślę, że coś powiązanego z polskimi grami, być może w innej formie, formule, za jakiś czas, tak, jak już znowu zapomnę, jak to było pisać książkę przez 4 lata, to myślę, że wtedy tak. A powiedz mi teraz, może odejdźmy trochę od książki, jaka jest twoja ulubiona polska gra wideo? To jest chyba Teenage Dream, bo grałem w niego przypominając sobie te stare dzieje i zbierając materiał do książki i odpaliłem go i z rozpędu skończyłem, bo dalej się w to gra doskonale. No, stare przygodówki w ogóle się doskonale starzeją i wciąż sprawiają wiele radości, bo chodzi jednak o humor, o dialogi, o tempo, a to jest dalej w Teenage Dreamsie na bardzo wysokim poziomie. A grafika 2D no to wciąż wygląda lepiej niż pierwsze produkty grafiki trójwymiarowej. Dlatego chyba Teenage Dream. Natomiast jeśli chodzi o trochę nowsze tytuły, no to Wiedźmin 3 zdecydowanie to hit tego roku i w ogóle ostatnich lat byłem pod wielkim wrażeniem, no właśnie do dzisiaj jestem pod wielkim wrażeniem całej gry. Właśnie chciałem zapytać, bo w książce mówiłeś o tym, że nie możesz wydać opinii, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, bo jakby to było przed premierą, czyli rozumiem, że Wiedźmin 3 mocna druga pozycja. Tak, tak. Oczywiście no, czytelnicy pewnie i słuchacze i tak powiedzą, że no, co to jest ten Teenage Dream, bo dla nich jakby Wiedźmin jest taką bieżącą atrakcją i bieżącą grą.
No ja starałem się jednak znaleźć coś w pamięci takiego retro, ale tak, no myślę, że druga pozycja w historii polskich gier to i tak jest prawie jak wygrana. Mówiłeś o Teenagencie, to jest jakby nie było gra związana mocno z osobą Adriana Chmielarza, osoby bardzo kontrowersyjnej powiedzmy, jeżeli chodzi o polski game dev. Powiedz mi, czy, bo jest taka jakby opinia ogólna, że on jest takim trochę jakby Steve'em Jobsem, że ma super pomysły, ale współpraca z nim nie do końca zawsze jest najprzyjemniejsza. Czy w rozmowach z nim, bo jakby nie było, trochę z nim musiałeś porozmawiać w związku z tą książką, czy on rzeczywiście jest taką osobą, czy jest wręcz przeciwnie? No, my się z Adrianem trochę znamy i tam głównie na Facebooku mieliśmy jakieś spięcia kiedyś, ale ja go bardzo cenię i szanuję jako twórcę gier i to jakby bym oddzielał ten mój jego wizerunek, który mam jako twórcę, który robi gry od ponad 20 lat i z reguły są to tytuły świetne i bardzo udane. Natomiast Adriana jako człowieka aż tak dobrze nie znam i to pewnie więcej do powiedzenia miałyby osoby, które z nim gdzieś tam pracują. Natomiast myślę, że to jak z każdą osobą, wiele osób cię lubi, a są takie, które cię nie tolerują. Za Adrianem świadczy to, że wiele osób przychodziło z nim z jednej firmy do kolejnej. Ale nie dziwię się, jeśli ktoś ma do niego jakąś urazę, albo żal, albo nie toleruje metod pracy, no ale tak jak mówię, no, nigdy z nim nie pracowałem, więc trudno mi powiedzieć coś na ten temat. Na pewno przy jakiejś najbliższej okazji postaramy się kogoś o to zapytać. A powiedz, jeżeli chodzi o Wiedźmina 3, Wiedźmin 3 jest jedną z gier, które interesują się, nie interesują się, tylko mają w sobie trochę tej słowiańskiej mitologii i w planach jest coraz więcej gier związanych z tą słowiańską mitologią. Czy to jest dobry kierunek dla gier, czy to polskich, czy niepolskich, żeby jednak tą słowiańską mitologię wykorzystywać? Ja myślę, że to Wiedźmin zrobił świetną robotę, jeśli chodzi o bardziej słowiański klimat. I mam nadzieję, no, Amerykanie zachwycili się właśnie tym, że ta gra jest inna, że to nie jest takie generyczne fantazy, które są smoki i czarodzieje i krasnoludy, tylko pojawiają się jakieś rasy, których oni kompletnie nie znają. Chodzi też o ten klimat. Nie jest to klimat, no, oczywiście możemy go trochę porównać z grą o Tron, ale gra o Tron i tak jednak jest trochę amerykańska w tym takim swoim podziale na brudny świat i na jakieś tam ideały i dobre wartości. Wiedźmin jest tak niebanalny i myślę, że to zachwyciło graczy nie tylko w Polsce, tylko właśnie poza Polską, tą swoją innością, bo w grach RPG zbyt wiele jej nie mieliśmy. Ja mam nadzieję, że jak pójdzie fama, że jakaś kolejna polska gra ma klimat lekosłowiański, taki niebanalny, to będzie w tym momencie atut, bo mam nadzieję, że zrobi się moda. Moda to może za duże słowo, ale były gry, które wykorzystywały mitologię nordycką albo jakieś wierzenia japońskie i to były udane tytuły i ludzi porywała ta inność. W przypadku Okami na przykład, świetnej gry, która była mocno osadzona w historii Japonii. I wydaje mi się, że jak najbardziej dla takich gier no, penetrujących jakieś rejony rzadko penetrowane, to jest dobry kierunek. Czy scena retro w tym momencie jest rozbudowana w Polsce i czy się jakoś nią głębiej interesujesz, czy to była tylko taka na potrzeby książki? Nie, ja właśnie w momencie, kiedy zacząłem pisać książkę, to wydaje mi się, że wtedy nie działo się w ogóle nic, jeśli chodzi o tematy retro. Oczywiście były jakieś strony internetowe i tak dalej, ale to nigdy nie było na jakąś wielką skalę. Natomiast od tego momentu doczekaliśmy się świetnej imprezy Pixel Heaven, doczekaliśmy się Muzeum Komputerów w Katowicach, powstaje teraz Muzeum Gier w Warszawie, powstają jakieś inne projekty lekko muzealne i zahaczające o tematy gier. Pojawił się Franco na polskim serwisie crowdfundingowym, czyli próba reaktywacji znanej marki. Były jakieś gry inspirowane Elektrobady, między innymi Ego Protocol, jeśli dobrze pamiętam, się ukazał niedawno. Jakby mam wrażenie, że to mocno się zaczęliśmy interesować starymi grami polskimi i retro w ogóle, więc mnie to bardzo cieszy, bo jestem mocno jakoś zakorzeniony w retro. Oczywiście gram w nowe tytuły, to nie jest tak, że mówię, że kiedyś to było, a dzisiaj to w ogóle jest nędza i nie ma co grać w nowe gry. Myślę, że jak ktoś znajdzie fajny balans między tym, co było kiedyś, a tym, co jest teraz, to się może doskonale bawić. Dla mnie, dlatego w konsolach główna podstawowa cecha to jest to, żeby można było odpalać gry ze starych konsol. To jest dla mnie jakby totalny must. Tak? Konsola, kiedy ukazuje się na rynku, powinna odpalać, jeśli nie ze wszystkich poprzednich modeli, to przynajmniej z tych ostatnich gry. No, i fajnie jest mieć możliwość grania w te starocie, co nie zawsze jest łatwo, bo
odpalenie dzisiaj gry na Atari albo na Commodore to bywa problemem. My we Wrocławiu też mamy tutaj retrogralnie, jeżeli chodzi o te klimaty retro, więc polecam, jeżeli nie znasz. U nas na naszym tutaj podwórku wrocławskim to jest jedyna w sumie taka większa inicjatywa. Teraz może chwilę o tym, bo siedzisz już w branży growej bardzo długo i powiedz mi, jak według ciebie ten rynek polskich gier się zmienił przez ostatnie parę lat i czy z pozycji dziennikarza ta zmiana jest jakoś bardziej zauważalna niż dla zwykłego człowieka, czy raczej to jest po prostu taki, widać dużą zmianę gołym okiem? Ja pisałem do magazynu PSX Extreme, czyli jakby z polskimi grami bardzo długo nie miałem do czynienia, bo polskie gry się nie ukazywały na konsole, więc nie miałem takiej możliwości jak koledzy z magazynów PC-towych, którzy mieli jakby tą styczność na co dzień z polskimi grami i twórcami. Ja to oceniam bardziej pod kątem kontaktów z wydawcami i dystrybutorami, których kiedyś w ogóle nie było, więc ze zdobyciem gier były jakieś wielkie problemy. I oczywiście gdzieś tam historia polskich magazynów o grach dawno temu jest naznaczona po prostu ściąganiem gier z giełdy albo z internetu, bo inaczej się nie dało. A trudno było gry kupować, bo wtedy to już czytelnika nie interesuje, bo czytelnik też miał grę z giełdy albo z torrenta, więc jakby on musiał mieć informację jak najszybciej. I to się zmieniło potwornie. No, dzisiaj mamy rynek taki jak w każdym innym kraju, jeśli chodzi o profesjonalizm i jakieś podstawy. Może nie tak duży, jeśli chodzi o ilości, które się tutaj sprzedają gier. Natomiast to jak najbardziej idzie w dobrym kierunku. A jeśli chodzi o polskie gry, to nawet to głupio porównywać, bo tak jak pisałem w książce, kiedyś to była pasja i chęć zrobienia jakiejś gry dla tysiąca ludzi, jak się sprzedał 1000 polskich gier, to w ogóle był kosmos. Na dzisiaj się robi grę dla dziesiątków tysięcy, w wariancie minimum, kiedy ta gra trafia gdzieś tam na Steama i może w nią zagrać każda osoba na świecie. To niewiarygodne realia są dzisiaj, bo dzisiaj grę może zrobić absolutnie każdy i dotrzeć z nią do Japonii, do Australii, do Stanów, gdziekolwiek znajdzie fana tego klimatu, tego gatunku. Niebo jest limitem, jak to się mówi. Co najbardziej podoba ci się w pracy dziennikarza, jeżeli chodzi o dziennikarkę związaną jednak z grami wideo? Otóż nie jestem dziennikarzem od 3 miesięcy. Ale to w takim razie co najbardziej ci się podobało przez ten czas, który byłeś? Co mi się najbardziej podobało? Wydaje mi się, że jednak możliwość obcowania z tytułami zanim się ukażą i z tytułami, które nigdy się nie ukazały, bo często na targach albo mi pokazywano, albo nawet grałem w gry, które potem nigdy nie ujrzały światła dziennego, tak jak StarCraft Ghost na przykład, który nigdy się nie ukazał. I oczywiście w momencie, kiedy się w to gra, to się wydaje, że ta gra zaraz wyjdzie, będzie super, a potem się pojawiają informacje, że jej nie będzie, i wtedy dociera do człowieka, o rany, to byłem jedną z tych osób, która miała okazję zagrać w coś, co pewnie nigdy nie trafi na rynek, ale możliwość spotkania twórców gier, w które się zagrywało długimi godzinami, to już jest niesamowita, czy to Hideo Kojima, czy Peter Molino, to z różnymi słowami miałem okazję robić wywiady i to za każdym razem jest spore wydarzenie, bo być może te media growe nie są jakoś bardzo profesjonalne, albo inaczej, to jest profesjonalizm pomieszany z tą jednak wciąż fanatyczną miłością do gier, dlatego kiedy widzi się twórców swojej ulubionej gry, to trudno zachować ten 100% chłodny profesjonalizm, po prostu cieszymy się jak każdy inny gracz, który taką osobę spotyka. No i potem próbujemy jednak być profesjonalni, zrobić wywiad, a potem dopiero wziąć autograf albo zrobić sobie zdjęcie. Jeszcze wrócę na chwilę do tego, co mówiłeś, że kiedyś piracenie gier na potęgę to była normalka. Teraz w sumie ciężko powiedzieć, jak to jest, aczkolwiek chyba sprzedaż teraz trochę lepiej idzie niż w dawnych czasach, ale swego czasu nie było żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o piracenie gier. Potem weszła ta ustawa o prawie autorskim, która trochę chyba ten polski rynek jakby nadepnęła butem, że tak brzydko powiem. Powiedz, czy według ciebie można było coś zrobić lepiej, jeżeli chodzi o właśnie tą ustawę o prawie autorskim? Nie, tą ustawą bym się tak nie przejmował, bo kto miał ochotę piracić, to po prostu piracił. Pojawiło się ryzyko, że będzie wjazd na giełdę, patrolu policji i tam wszystkich handlarzy wymiecie. To jednak zawsze była kwestia pieniędzy, bo jeśli ktoś ma pieniądze, to kupuje oryginał i to jakby żaden problem. Oraz techniki. Nawet nie mam pojęcia, czy ta bieżąca generacja konsol została spiracona, czy nie. Jeśli nie, to super, a jeśli tak, to myślę, że to i tak jest w tym momencie tak duży biznes, że jeśli kogoś stać na konsolę, a średnia zarobków w Polsce jest już nieporównywalnie wyższa niż była 20 lat temu. Myślę, że piractwo w tym momencie naprawdę nie zaprząta głowy wydawcom w takim stopniu jak kilka lat temu.
To na koniec mam jeszcze do Ciebie takie bardzo luźne pytanie. Przez wiele lat na pewno spotkałeś się z tym, że w internecie trwa wieczna wojna konsolowcy kontra pecetowcy, czyli jak to tam nazywają, PC Master Race. Jakie jest Twoje zdanie na temat, może nie tego, co jest lepsze, ale co sądzisz o całej tej wojnie? To ja najpierw pół żartem powiem, że no, powinno się używać urządzeń w tym celu, dla których powstały, tak? Konsole powstały do grania, pralka powstała do prania, a komputer powstał na przykład do internetu i do pisania tekstów. Ale to oczywiście pół żartem, bo jak wiadomo, niekiedy na komputerze bywa lepiej. Natomiast to zawsze były jakieś konflikty. To po prostu ludzie mają wpojoną chęć i no, ogromną żądzę, aby znaleźć sobie jakiegoś wroga. Czy to jest komodorowiec? No, co nas obchodzi, że ktoś gra na komodorku, jeśli my sobie gramy na Atari? Tak było kiedyś. Potem była wojna Atari z Amigą, potem Amigi z PC-tem, potem konsol z PC-tem. Oczywiście między konsolami również jest wojna, tak? Bo jest PlayStation i jest Xbox. Nawet na jednym PlayStation są gry typu FIFA i Pro Evolution Soccer. I też fani na siebie naparzają, a nawet jeśli grają w jedną grę, FIFA, no to są fani Realu i są fani Barcelony. Po prostu nie ma możliwości, żebyśmy sobie nie znaleźli jakiegoś wroga i przeciwnej strony, z którą by się można trochę jakoś... Nawet to niekiedy no, osiąga trochę chamskie rozmiary, więc to wtedy jest niesmaczne, ale trochę żarcików poprzekomarzać się można, akurat PC Master Race mnie śmieszy, tym bardziej w momentach, kiedy wychodzi Batman na peceta i wtedy się okazuje, kto tu jest Master Race. Ja dziękuję Tobie bardzo za rozmowę. A jeszcze a propos. Przy na spotkaniu wcześniej była mowa o Gotiku, a my akurat tak się składa, że na naszym kanale YouTube mamy serię pod tytułem Alfabet Gier PC, gdzie co dwa tygodnie wybieramy grę najlepszą na daną literę i akurat jesteśmy na literze G. Jaka gra na literę G według Ciebie jest najlepsza na pecety? Geralt, aha, to Wiedźmin, tak się nazywał, gra z Geraltem. Na literę G na pecety. Czy była taka gra G-Polis, nie wiem, czy ona się ukazała na pececie, była na pewno na Playaku. I do niej mam sentyment i ona była na pewno udana. Ale Gothic, tak? Gothica robicie. Nie, właśnie mamy głosowanie cały czas na naszym fanpage'u i tam jest w tym momencie bardzo wyrównana walka między Gothiciem, bo jak mówiłeś, w Polsce jest kult Gothica, a GTA. O, no tak, no to ta litera G jest oblegana. No chyba na GTA bym postawił jednak. Ale najpierw G-Polis. Nie wiem, czy jest uwzględniona, ale jeśli jest, to fajnie. To dziękuję bardzo za głos i dziękujemy bardzo za rozmowę. To ja bardzo dziękuję i pozdrawiam.